Siemanko. Dzisiaj jesteśmy na Ursynowie i właśnie realizujemy nasz najnowszy projekt. Chcemy Wam pokazać od A do Z, jak wygląda otwarcie studia treningu personalnego. W trakcie odcinka opowiemy Wam, z jakimi wyzwaniami musieliśmy się zmierzyć przy tym projekcie. A dzisiaj tak naprawdę najważniejsza rzecz, czyli zobaczcie, jak wyglądał nasz lokal przed remontem. Zapraszam. Lokal jest w miarę ustawny, więc mam nadzieję, że już za 2 miesiące zobaczycie efekty. Trzymajcie kciuki. Jesteśmy 7 dni po starcie remontu. No i na szczęście udało się wszystko i część wyburzenia ścian jest za nami, więc zobaczcie, jak to wygląda. Jest sporo kabli, ale to normalka oczywiście. Udało się na szczęście uzyskać dodatkowe metry na powierzchnię użytkową, więc będzie około 80 metrów na trening. A dzisiaj jeszcze Andrzej Wam powie, co nam zostało do zrobienia. Zostało nam dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj udało nam się ustalić z ekipą remontową kwestię ustawienia łazienek, ścianek działowych, podłączenia wentylacji. I tak naprawdę zaczynamy ustawienia ścianek, zaczynamy robić szatnie. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca powinniśmy zamknąć ten etap. I przechodzimy do kolejnego etapu. Mam nadzieję, że zobaczycie więcej już wkrótce. A few moments later. No i jesteśmy już po całkowitym remoncie. Minęły 3 miesiące od startu, więc troszkę remont się wydłużył, no ale to życie zawsze weryfikuje czas remontu. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Jesteśmy tak naprawdę w trakcie dnia otwarcia. Ale jeszcze przed tym, jak zobaczycie lokal, chcę Wam powiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze lokalu. Jakie wytyczne, jakie elementy muszą być spełnione, żeby ten lokal nadawał się do studia treningu personalnego. Oczywiście to były nasze wytyczne. Polecam Wam, żeby każdy tutaj sobie swoje znalazł. Numer 1, lokal na parterze. Numer 2, duża przeszklona witryna. Numer 3, powyżej 100 metrów kwadratowych. I numer 4, czynsz poniżej 10 tysięcy złotych. Dodatkowe benefity tego lokalu to już gotowa klimatyzacja, która była w lokalu. I drugi punkt, udało nam się znaleźć miejsce na biuro, a tego nawet nie zakładaliśmy. Więc zobaczcie, jak to wygląda w realu. Podsumowując, zróbcie sobie swoje kryteria, jaki musi być lokal i w ogóle zacznijcie całą przygodę z otwarciem studia od znalezienia zarąbistego lokalu, bo bez tego nic nie zrobicie, nawet biznesplanu. Powodzenia!